Okej, hej, że witajcie was bardzo serdecznie. Dzisiaj przy sobie moda Predator Aromod. Zapraszam was do oglądania. Okej, co ten mod dodaje? On dodaje takie, jak widzicie, coś, co to jest? Może być to uważane za cheat, ale to jest po prostu straszne ułatwienie. Teraz tak, teraz jest ten czas, żebyś dał lajka w górę. Daj go teraz. Jeżeli chcesz zobaczyć magiczną rzecz, to daj ten mod. Daj go teraz. Jeszcze nie, poczekam. Już dałeś? Okej, to zaczynamy. Okej, jak widzicie, co to jest to czarne? To czarny ten prostokąt taki pokazuje wam, gdzie strzała wyląduje. Czyli na przykład jakbym wycelował tam. O, widzicie? To ta strzała po prostu strzeli w tego kaktusa. Zobaczcie na to. Pyk! I ta strzała trafiła idealnie w kaktusa. Mogę wam jeszcze pokazać to na Optifine. Strzelimy sobie tego kaktusa. Idealnie trafiło w tego kaktusa. Jak widzicie, jest taka góra i dół. No i po prostu możemy sobie strzelać. Teraz tak, myślę, według mnie to jest troszeczkę cheat. No ale cóż, mówi się trudno i cóż. Takie mody też muszę pokazywać. No ale no, przy okazji ulepsza troszeczkę Minecrafta, tak jakby. Znaczy, możemy nawet potrenować na tym. Po prostu będziecie czuli moc tego z łuku. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobimy na przykład w tym odcinku, nie wiem, z 900 złapy w górę. Zobaczymy, jak nam się to uda. No i lecimy dalej. Następną rzeczą, która jest też kozacka, mandzie właśnie, że będziecie sobie dzieli te łapki w górę, bo to jest przy okazji aktywność. A możecie się odwdzięczyć za to, że znajduję takie bardzo, bardzo ciekawe mody do multiplayer, nie tylko, oczywiście nie używajcie tego na serwerach survival games, nie polecam. No i następną rzeczą jest, gdy napijemy łuk i klikniemy Y, zmienia nam się perspektywa. Co to robi? To robi coś takiego, że na przykład mamy ten kaktus i ta perspektywa, czasami to się baguje, więc uważajcie, pokazuje nam, gdzie trafi nasz łuk. Czyli strzelamy tam i nasz łuk trafił idealnie w tamto miejsce, więc jeszcze raz spróbujemy. Tylko nie załadujemy do końca ten, naszego łuku, jak widzicie, dopiero teraz tam trafi, więc no zobaczcie, jeszcze raz. Widzicie? Idealnie. I to jest jakby co mod chiński, więc no cóż, uważajcie. I gdy klikniemy jeszcze raz Y, jak widzicie, pyk, to zmienia się nam zupełnie perspektywa i jesteśmy takimi jakby taką artylerią, tak można to nazwać. Artyleria, która może nam właśnie, znaczy pokazuje nam to, gdzie idealnie, ale to idealnie co do klocka muszę trafić, więc no po prostu... Boże święty, ten mod jest kozacki, po prostu, no nie wiem, jak wam się ten odcinek podobał, taki krótszy, ale jest mod i mi się naprawdę podobał, to zostawcie tą łapę w górę, myślę, że nam się uda dobić do tylu lajków. No i co, 9 łapy w górę, lecimy z tym tematem, lecimy tutaj jak bonus BGC, no i zobaczcie, jaki ten mod jest kozacki. No spróbuję sobie trafić jeszcze raz na przykład w tego kaktusa, zobaczcie, pyk, i trafiłem. Macie też napisane damage, jaki zadajecie. To jest jeszcze jedna opcja, bo zapomniałem o tym dokładnie. No i tiki, jak to będzie wyglądało. Patrzcie, 1. Jak widzicie, damage 4, damage 6. Pyk jeszcze raz. I pyk jeszcze raz. Spróbujemy sobie na przykład tym. A, sorki, to nie baguje się. Ja jestem idiotą. Gdy patrzymy na wodę, tak się robi. Widzicie? Woda i... Okej, i trafiłem. Tak się robi, gdy patrzymy na wodę, tylko i dlatego, żebyśmy po prostu widzieli to pod wodą. Więc to się nie baguje. Po prostu tak jest mod zrobione. Więc jak zwykle następny chiński, japoński mod. Trzymajcie się, no i macie, że zostawicie tą łapę w górę. Hejos!